Rozmawiam z Mariuszem Przewyszem, wiceprezesem KS-u Gniezno. Panie Mariuszu, trochę chyba niespodzianka, że młody zespół awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. No tak, jest to dla nas duża niespodzianka. Po raz pierwszy młodzież dotarła do szczebla centralnego. No aczkolwiek przeciwnik jest nam dobrze znany, jest to czołowa drużyna pierwszej ligi i na pewno młodych czeka tutaj bardzo ciężka przeprawa. No ale muszą się ogrywać, jest okazja, żeby zdobyć kolejne doświadczenie i super, że do takiego meczu doszło. Jaki typ na to spotkanie? Jest szansa powalczyć z drużyną z pierwszej ligi? No to jakby miał się bawić, to obstawiam na remis i awans w karny KS Gniezno. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rozmawiam z Michałem Kupczykiem, zawodnikiem KS U20 Gniezno. Michał, co sądzisz o tym spotkaniu? Czy jesteście w stanie nawiązać równorzędną walkę z drużyną z pierwszej ligi? No myślę, że to jest trudny rywal, tak? Gra w pierwszej lidze razem z seniorami. Pojedynek, nasi seniorzy wygrali. Myślę, że mamy na pewno szansę. Gdybyśmy ich nie mieli, to byśmy w ogóle dzisiaj nie podchodzili do tego meczu. Myślę, że mamy młody zespół, ale mamy też potencjał do tego, żeby wygrać. Pokazaliśmy, że już na mistrzostwach Polski lat 20, że mamy ten potencjał, że reprezentujemy Gniezno i myślę, że damy, na pewno nie obiecuję zwycięstwa, ale damy z siebie wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiam z grającym trenerem Autokomplex Przodkowo, Sebastianem Letniowskim. Co pan sądzi o tym meczu? Czy młodzieżowy zespół KS-u Gniezno jest dzisiaj w stanie nawiązać równorzędną walkę z pierwszoligowcem? Dzień dobry. Czy jest w stanie? Myślę, że piłkarsko nie powinien być w stanie, jednakże wiadomo, jak to podejście chłopaków do meczu pucharowego. Ja tu starałem się nastawić zespół do walki. No mam nadzieję, że to zrobią. Jest jeden nowy kolega z nami, będzie się chciał pokazać. Zobaczymy, trzech następnych jest już zgłoszonych do rozgrywek, więc myślę, że rywalizacja powinna być. Myślę, że chłopacy staną na wysokości zadania i awansują dzisiaj. Niemniej na pewno gdzieś wiadomo, młodość, przebojowość jest też po stronie Gniezna, także zobaczymy, jak będzie. A co do ligi? Myślę, że troszkę niepokojące miejsce w tabeli ligowej. Na pewno troszeczkę niepokojące. Myślę, że 6 punktów więcej, które byliśmy w stanie wygrać, które byliśmy w stanie zdobyć, by nam dawało jakąś lepszą lokatę, ale mówię, spokojnie. Myślę, że też nie jest jakoś tragicznie, nie jesteśmy na pozycji spadkowej, więc spokojnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.